Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Walking Zombie, Dead City. Cześć druga, dzień 12. Jest to nagrywane odcinek po odcinku. Także no. Także zaczynamy tak naprawdę w momencie, w którym skończyliśmy na ostatnim odcinku. Mamy 4000 w zapasie. Także ulepszamy sobie max level uszkodzenia, przeładowanie broni. No i amunicji bierzemy na fulla, zasięgu na razie nie bierzemy. No i będziemy w nowym miejscu. Poznamy dalszą część fabuły. No i w sumie chyba tyle. Dobra, lecimy dalej z tematem. Kochanek, ciekawe. Jak się układa z kobietami? Niezbyt dobrze, odkąd obciąłeś mi nogę. Ale on nie ma obu nóg chyba. Nie amputowałem ci trzeci nogi. Co? Nie wierzę w to. O, a to jest właśnie ta kobieta, która nam sprzedaje tam bronie po jakiejś tam taniości. Nie z mojej ligi. No dziadek ma w sumie rację, że i laska daje ci darmowe przedmioty, gdy stoisz u niej, a dziadek nie dostaje, to znaczy coś tam z tobą jest dobrze. Dobra. Ogólnie tutaj widzimy, że chłop nas szantażuje. No ale co poradzić. Dobra, no i mówię, będziemy mieli nowy rodzaj zombiaków. Szkoda, że nie idzie tu zmniejszyć, mówię, że tego celowniczka. Szpital. Skurczybyki, nie trafiłem. Z chęcią bym zmniejszył sobie celownik. Fajne jest to laserowe namierzanie. Ej, czyli zasięg jednak to gra tu jakąś rolę z tego co widzę, tak? Patrzcie, full serę nie pomogła. Czyli jednak coś tam rozrzut ma tutaj. 69% strzałów w głowę. Dobra, mniejsze o to, wolimy to 69. Czy zwiększać zasięg? Kurza twarz. Nie, chyba. U niej się nie opłaca kupować na razie granaty, bo mamy dwa granaty. Amunicja snajpera, apteczka pierwszej pomocy. Nie, to jednak podziękujemy. Lecimy sobie z dalszą częścią misji. Do tego kolejnego bossa ja nigdy nie doszedłem. Rzucam ciekawostkę, bo tak sobie gram teraz, no nie? I patrzę, że automatycznie ręce pchają się na klawiaturę, tak jakbyś chciał robić uniki, no nie? Tak jak w CS-ie. No niestety, jak już mówiłem w pierwszym odcinku, tutaj gramy wyłącznie myszką. Nie wiem jak będzie w drugiej części. Ale z tego co pamiętam, chyba grałem na telefonie w grę tego twórcy. No to była możliwość tam biegania po mieście i tym podobne, także może i druga część tutaj się rozwinie. Mam nadzieję, swoistą. Dobra, poziom ukończony. Fajnie opadają. 50, ej, no jest coraz gorzej, ludzie. No ale dobra, my lecimy tylko na duale, tak naprawdę. A jeszcze wam pokażę, że nie ten... Ciężko będzie walić powtarzanie misji, nabijać dodatkowe monetki. Jedyny plus to jest taki, no nie? W tej gierce, że możemy odbierać darmowe monety. Kurwa ty. Patrzcie. No nieśmiertelny chuj. Patrzcie, piźnie mi. Piznął mi. Normalnie mi piznął. Co za siurek, dobra. Cofniemy się na chwilę do bossa nawet i pokażę wam, że nie opłaca się tak naprawdę z bossem powtarzać misji gdzieś iść, ponieważ powtarzać, nagrywać, co nie? Bo to po prostu jest nieopłacalne, patrzcie. Zaraz zobaczycie, że nie ma naprawdę za to dużo pieniędzy. Dobra, ty leżysz. No ma moc trochę ta broń. Raz tu. Tutaj. Raz tu. I tu. No i przeładunek, no nie, i teraz będzie bossik śmieszny. Ty, ogólnie jakiegoś rakietę mamy. No dawaj, szybciej tego bossa. Bo będziesz mi to przedłużał na siłę. Śmieszny odcinek. Śmiesznego Pokemona. No dawaj.
Patrzcie. No nie! Dobra, poziom ukończony. Teraz patrzcie, żeby... Gold nie jest tutaj zbytnio opłacalny. Widzicie? Nagroda za powtarzany dzień została zmniejszona o 20%. Także... Mówię, no jest to jak jest. Dobra, poczekajcie, bo teraz 15 dzień. Walimy bossa. Ja będę musiał potem powtórzyć sobie kilka misji na singlu z dualami, aby troszeczkę... O, nowy boss. Lecie, nowy Pokémon. Chłopcu zarażony. Patrzcie, nie mogę go trafić w ogóle. Co jest? Ej, bo jednak naprawdę muszę zwiększyć zasięg w tej broni. Ale lipa. Myślałem, że chociaż na tym nie muszę wydawać. Chociaż może... Może się uda w tych pierwszych broniach tego nie robić, przeoszczędzić trochę. I zasięg zwiększać dopiero przy tych lepszych brońkach. Mam nadzieję, że tak się uda. Kurwa, no i sam się zastanawiam, bo teraz patrzcie, ile kosztuje duale, no nie? 21 tysięcy, to nie będziesz tak łatwo zbierać. Zasięg, no ale czy zasięg doda... Ale obrażenia nam będzie... Zostaje te same, tylko tyle, że na dalsze odległe strzelanie, także chyba niezbyt opłacalne. Dobra, tu jest jeden, ale to jeszcze... No albo i dobrze opłacalne by było do tej misji. Patrzcie, bo... Już tam byśmy powinniśmy go trafić, tak? Mi się wydaje. Leżeć tam. A nie tak... Właśnie, a tak jak teraz będziemy dostawać, przez to zmniejszy nam się... troszeczkę... zarobek. Jeżeli dobrze myślę, tak? Tak, bo już nie mam 100% HP. Także zasięg jednak jest naprawdę ważny w tej grze. W sumie mogę na tym od początku pomyśleć, a nie teraz. Jedyny plus to jest taki, że mam na to fundusze, żeby ulepszyć zasięg, więc dajmy sobie zasięg... Dobra, ty, w sumie daliśmy na fulla... 5%? Dobra, zobaczymy jak to będzie się spisywać teraz w walce z tymi... łażącymi pajacami. Ty, i tu teraz łazi frajer. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem tak naprawdę. O ty kurwa! Nie słyszałem go z tej strony nawet. No dobra, i teraz patrzymy się, czy to coś pomogło, patrzcie. Czyli jeżeli ktoś by chciał sobie w to pograć, to tak, zasięg jest również ważny w broniach. Nie tak jak zwiększony damage, ale faktycznie również jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o tę misję. Dobra, 2000, czyli jeszcze 10 tysięcy nam brakuje do duali. Ale będzie nabijanie na poza odcinkami, kurza. Będę musiał bossa kilka razy przychodzić. Patrz jak przez tekstury przelazł. Bardzo brzydko wykonana gra, przestajemy w nią grać, bo tak. Twórca w ogóle się nie postarał. Wstyd i hańba. Kurwa, nie do... Ty siurze, ty! Ciekawe, czy można jakoś pancerz sobie zwiększyć. Jak myślicie? Ale w sumie... Co ja mówię? Przecież o tym się przekonamy jeszcze. No nie, no 90 HP, ale mnie ubił teraz, ciamajda. Łops, sapany astmatyk. Dobra. No i będzie po prawej stronie jeszcze z tego, co słyszę. Dawaj, sapany astmatyku. Ciekawi mnie ten boss. Z kolejnego poziomu. Dobra, poziom ukończony. Troszkę lipa, bo mało HP. Dobra, 2000. Arena. A jak to będzie dalej wyglądać? Tak z ciekawości zobaczę, ile tu jest w ogóle poziomów. Czyli zapowiada się mniej więcej 20 odcinków. O kurde, wyłączyłem przypadkiem gierkę, dobra. Nic się chyba nie stało. Żadnych głupot nie pokazałem, dobra. Poziom 19, przepraszam bardzo. Do snu. Kurwo, ty do snu. Ty też. Ale teraz... Patrz, ile ich jest.
Ej, bo tu naprawdę przyda się teraz ten, jak to się nazywa, dual mieć. No ale dobra, mamy teraz bossa. Jedyne, co mnie w tym pociesza. Dobra, runda szefa. Szef jest tylko jeden, nie jestem nim ja. Dobra. Co dwie głowy, to nie jedna. Kurze twarz. Dobra. Patrzcie, zastrzykami frajer rzuca. Co za chuj. Won, kutasie. Jedynie co tu jest tak naprawdę, czy jedynie, fajna rzecz, co tutaj jest tak naprawdę. Ej, bo on mnie jeszcze zabije. Nie wierzę w to. A mogę strzelać w te zastrzyki, co on rzuca? Ty, mogę. Ty, kutasie, ty. Czekajcie, bo ja tu się skupiam teraz na czymś innym. Dobra, do snu, bosik. No nie gadaj, że jeszcze się nie położyłeś. Dobra, frajerska chmura leży. Także przeszliśmy bossa. 12 tysięcy, czyli... A, myślałem już, że możemy kupić tą brońkę. Ogólnie jakieś osiągnięcie powoli zdobywam, no ale dobra. Poczekajcie. Odpalmy sobie arenkę. Znowu ten cygan, co na nogi obciął. Stuknie w dowolnym miejscu na ekranie, by przeskoczyć. Przeskoczy to przez ciebie, frajerska chmura. Dobra. O, patrzcie, widły mamy. Ehe, spam widłami. Co to teraz będzie? Ale nie mamy żadnej kamzelki czy coś, także to jest troszeczkę niesprawiedliwe. O, dobra. Czekajcie. On chyba jest bliżej. Hej, bo tu wystarczy przytrzymywać klawisz tak naprawdę teraz. Dobra, jednak nie do końca. Patrzcie, jak się fajnie zawiesił. Ale coś czuję, że tu nie pójdzie za dobrze. Także nie ulepszymy sobie zbytnio. No i tyle w temacie. 3000, no nie za dobrze, no ale tyle musi wystarczyć. A ja dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.